Trudno nie zauważyć, że dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego zarządzanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na naszych oczach zmienia się region. Chcemy to pokazać w nowym cyklu Podróże Nieoczywiste śladami funduszy unijnych. Tym razem odwiedzimy 8 miast Kujawsko-Pomorskiego. Zaczynamy! Cześć! Do Bydgoszczy postanowiliśmy się dostać drogą wodną. O Bydgoszczy opowiemy w czwartym odcinku o inicjatywach i projektach z funduszy unijnych. Najpierw wybieramy się na Wyspę Młyńską, którą śmiało można nazwać perłą miasta, by zobaczyć świeżo odremontowane młyny Rottera. W ramach inwestycji zostały zrealizowane dwa projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeden z nich dotyczył budynku młyna Rottera, zabytkowego obiektu, który został przystosowany do celów turystyczno-kulturalnych i dzięki niemu z tego obiektu będą mogli korzystać zwiedzający, turyści. Obiekt będzie posiadał różnego rodzaju funkcje, między innymi wystawę interaktywną, przestrzenie spotkań, warsztatów, wystaw czasowych. Drugi projekt dotyczył rewitalizacji jednego z budynków całego kompleksu, budynku Spichlerza Mącznego. I tam znajdą się przestrzenie edukacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, w których będą odbywać się zajęcia edukacyjne, warsztaty. Będą to m.in. laboratorium nasion, pracownia biologiczno-chemiczna dla młodzieży, FabLab edukacyjny, w którym będą się odbywać zajęcia warsztatowe. Oprócz tego pracownia kreatywna dla młodszych odbiorców, gdzie będzie można przyjść z rodzicami, z dziadkami, przeprowadzać eksperymenty naukowe, dobrze się bawić nauką. Teraz jedziemy do biblioteki UKW. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, pełniącą zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe. Z jej zasobów korzystają zarówno studenci, naukowcy, jak również mieszkańcy miasta i regionu. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni wchodzi Biblioteka Główna oraz Biblioteka Psychologiczna. Zbiory mają charakter uniwersalny i obejmują obecnie ponad 800 tysięcy jednostek. Biblioteka zapewnia również szeroki dostęp do zasobów cyfrowych, zarówno stacjonarnie, jak i online. Dla podniesienia jakości usług współpracuje z bibliotekami i instytucjami regionalnymi oraz prowadzi działalność naukową, szkoleniową oraz wystawienniczą. Punkt wyjścia mamy w ten sposób. To jest jakby punkt zero, czyli zaklepane mamy prawo i lewą stronę, że one są zabezpieczone. I w tym momencie, kiedy mam zabezpieczone regały, mogę w każdym momencie wejść do środka i nic się z tym finalnie nie stanie. Koszt inwestycji to około 45 milionów złotych, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wyniosło ponad 31 milionów złotych. Żegnamy Bydgoszcz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.